Witam serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem Co Fix dostał pod choinkę? Nowe kabelki do głośników. No, powiem wam szczerze, że nigdy nie miałem porządnych kabli i oto przyszedł ten moment. Tak naprawdę jeszcze jeden prezencik idzie do Fixa, no ale kurier przywiezie po świętach. Także moje nowe kolumny od dali będą napędzane porządnymi kablami. 99,99% czystej miedzi. A w środku oprócz dwóch kabli o przekroju 2 razy 2,5 idzie dodatkowa żyła. Nazywają to Baseco Technology. Dodatkowa żyła tylko do przenoszenia basu. Technologia Baseco, konstrukcja z żyłą dedykowaną do niskich tonów. Ona ma chyba przekrój 0,85 mm. Także jakieś tam nagrody. Producent Rafko, Białystok. Made in Poland. No, ciekawa sprawa. Ciekaw jestem, jak to będzie chodziło. No, póki co były podłączone na moich 24-letnich kablach. Też 2 razy 2,5, ale takie zwykłe, prymitywne przewody. Co do samych kolumn, jestem pod coraz większym wrażeniem. Naprawdę grają super. Narzekałem w jednym filmiku, że mało basu, ale zacząłem się bawić tu ustawieniami. Nawet nie wiedziałem, że tyle tu jest ustawień. No, sprzęt ma 24 lata, ja cały czas słuchałem na jednych ustawieniach. Nie pamiętałem, co tam było ustawione. A tu wszystko możemy ustawiać typu, gdzie to było. Na przykład ustawiamy bas, czy ma iść i do kolumn, i do subwoofera, a ja mam subwoofera. I przykładowo teraz jest tylko main i w tym momencie się wyłączy sygnał na subwoofer albo both, czyli idzie tu i tu. Ale oprócz tego możemy ustawić siłę głośnika centralnego albo go wyłączyć, czyli może być large, small albo wyłączony. Tutaj mamy tyły. No i tu mamy głośniki główne. I tu możemy mieć large albo small. No tak jak mówiłem, idzie jeszcze jeden prezent gwiazdkowy, czyli nowy amplituner, który wymieni tego dziadusia 24-letniego. No to popatrzmy, co tu siedzi w środku tej melodiki. No, trzeba będzie to teraz jakoś podłączyć. Do tej pory amplituner był typowo amplitunerem do kina domowego, stąd miałem system 5.1, także z nowym amplitunerem wypadną pewne głośniki tylne, no i ten centralny. Tak się zastanawiam, czy bym sobie nie kupił też nowego subwoofera. Po prostu bardzo lubię niskie tony, ciepły bas. W tym momencie mam subwoofera, ale dość słabego. Był to najtańszy model Yamahy, przynajmniej wtedy mnie było stać na takiego. I on stoi tam za choinką, a w podłodze leci cinch, czyli jest podłączony pod low input, z tego co kojarzy. A czytam, że żeby subwoofer dobrze chodził do muzyki, to powinien być podłączony pod high input, no ale w tym momencie kabli już nie puszczę. Więc żebym podłączył subwoofer pod high input, musiałbym go położyć gdzieś tutaj. No i tak się zastanawiałem, jakby to wyglądało. No musiałby stać na tej szafeczce zamiast właśnie centralnego. Pewnie trochę nieładnie by to wyglądało. No i pytanie, jakiej wielkości subwoofer. A z tyłu póki co jedna pajęczyna kabli i przewodów. No tyle tego jest, żeby obsługiwać system kina domowego. Także częściowo pewne kable znikną. No odsunąłem sobie sprzęt, bo pomyślałem, że może sobie już podłączę kabelki do mojego
starego wzmacniacza, ale niestety on nie jest przygotowany na wtyki bananowe, więc kabelki muszą poczekać. Dzięki, trzymajcie się.